Hejka, więc dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem. Wiem, że długo nie było filmiku, bo aż 2 tygodnie. Kiedyś zdarzało mi się dłużej, ale do tego nie wracamy. A to dlatego, że po prostu chciałam zobaczyć, jak to jest w ogóle nie nagrywać i pozostać przy tym, jak było dawniej. I słuchajcie, szczerze mówiąc, nie da się tak. Nie wiem, może inni dadzą radę i ja nie dałam rady. Tydzień bez snapowania też był dla mnie trudny, no ale w sumie nie miałam wyjścia, jak chciałam się dowiedzieć, jak to jest. Ale na YouTube postanowiłam, że wrócę trochę później, bo chciałam zobaczyć, jak to jest tylko i wyłącznie nagrywać na snapie. No i też było, trochę mi czegoś brakowało, ale nie wiedziałam w sumie czego. Dopiero jak zaczęłam właśnie nagrywać, to już jest drugi film, który nagrywam w tym miesiącu, także brawa. Zauważyłam, że jest mi o wiele lepiej. No i teraz częściej pojawiam się i na YouTubie, i na Snapie, także zapraszajcie, na dole na pewno będziecie mieli nazwę moją na Snapie i tutaj też Wam może podam, jakby ktoś nie wiedział, Angelika55 it. No, it to skrót od YouTube, jakby ktoś nie wiedział. No, ale zapraszam Was dzisiaj na filmik o organizacji mojego biurka, jak to u mnie wygląda, bo wiecie, jak to jest. Nie wiem, czy Wy tak macie, ale ja mam tak, że nie mogę utrzymać w ogóle porządku u mnie na biurku, gdziekolwiek. Mam zawsze bałagan i jakoś w tym bałaganie się odnajduję, ale stwierdziłam, że postaram się to jakoś zorganizować. No i też przyszedł mi pomysł na to, żeby nagrać po prostu filmik w szybszym tempie, jak ja to wszystko układam, segreguję, a potem Wam pokażę, jak posprzątałam szufladę i te wszystkie inne rzeczy na biurku. Po prostu jak to wszystko zorganizowałam sobie. No i od razu Wam będę wtedy mówiła, co gdzie trzymam, jak chowam. No, także myślę, że taki filmik Wam się spodoba, ale jeśli Wam się taki filmik nie podoba, no to wiecie, że u góry jest taki krzyżyk, także możecie iść do innego mojego filmu albo po prostu wyjść z mojego kanału, jeśli Wam się nie podoba, jak nagrywam. No, także subskrybujcie i zapraszam Was na filmik.
Okej, więc jeśli podobał Wam się ten filmik z takiej serii, bo na pewno pojawi się druga część, ale to będzie niespodzianka. Na pewno po tym filmiku się właśnie ta część pojawi, druga. Mam nadzieję, że Was też zmotywowałam do tego, aby posprzątać swoje biurko. I może wzięli się trochę pomysłów ode mnie. Mi tak jest najwygodniej, jeśli nie mam po prostu więcej rzeczy na tym biurku niż pudełko z zeszytami, no jakieś przybory, i to jest dla mnie maks. Ja nie lubię mieć na przykład laptopa czy czegoś innego na biurku, jeśli się uczę, bo to mi zawadza całe biurko po prostu. No, także jeśli Wam się podobało, standardowo kciuki w górę, subskrypcje, no i komentarze, bo wtedy motywujecie mnie do tego, żeby nagrywać dalej. No, także dziękuję Wam za obejrzenie i do następnego filmiku. Pa, pa!